Relacja pani Z. Pałac Potockich był już wtedy spalony, podobnie jak domy na krakowskim przedmieściu 5, 7 i 9, jak dom kuriera warszawskiego na rogu Karowej. Dopalała się tylko jeszcze jego oficyna. Prawie spalona była już prawie cała ulica Wierzbowa. Acz pałac Brólowski, podobnie jak Saski, stał w całości. Paliła się Senatorska i Bielańska. Z podwórza przy ulicy Ossolińskich zaprowadzono całą gromadę do ogrodu Saskiego. Szli wśród mnóstwa tygrysów, stąpając po kłębach zerwanych drutów. Na grobie nieznanego żołnierza stały samochody niemieckie. Z ogrodu Saskiego kazano wszystkim iść bez konwoju dalej, na zachód. Rozlegały się ciągle strzały z karabinów i cięższej broni w kierunku niewiadomym. Świstały kule i w samym ogrodzie. Od strony Senatorskiej widać było pożary wzdłuż, a po obydwu stronach ogrodu same zgliszcza. Królewska była cała wypalona systematycznie, łącznie z zachętą. Zgliszcza też tylko pozostały z gmachu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Przed żelazną bramą idący zostali obskoczeni przez grupę pijanych żołnierzy z formacji kałmucko-mongolsko-rosyjskich, którzy rozpoczęli rabunek. Ledwie ci odeszli, przyszli nowi, po tamtych jeszcze inni i tak dalej. Zdawało się, że bez końca. Były to grupki składające się z 5-6 ludzi. Najbardziej łakomi byli na zegarki i klejnoty. Pierwsze też ich wezwanie zazwyczaj brzmiało: od dawaj czasy. Sama pani Rzet widziała takiego, co miał na ręku 6 zegarków bransoletkowych. Jej znajoma widziała znów takiego, co miał długi naszyjnik z pierścionków i złotych obrączek. Brali jednak i inne rzeczy. Różni, różne. Jedni wybierali sobie, co im się podobało, z walizek, inni grabili walizki z całą zawartością. Jeszcze inni zabierali tylko same walizki, a to, co w nich było, wysypywali na ulicę. Przeważnie nie brali banknotów, nawet papierowych dolarów, prawdopodobnie wskutek braku rozeznania w nich. Obojętnie przyglądali się temu wszystkiemu Niemcy, nawet oficerowie, których widziało się popijających z butelek wódczanych na rogach ulic. Pani Rzet zapytała jednego z nich: Haben Sie nicht Schande? Usłyszała na to odpowiedź: Das sind ja nicht wir. Napastujący Azjaci od czasu do czasu demonstrowali to obłudne współczucie, to przewrotną przekorę. Niektórzy mówili, że ich z Kaukazu Niemcy przymusowo ewakuowali tak, jak teraz z Warszawy Polaków, więc oni rozumieją, co nas spotyka. Inni znowu oburzali, gdy się im ustępowało bez sprzeciwu. Typowe były takie na przykład rozmowy: oddawaj czasy, na, wezmi. Szto, ty oddajesz czasy, tak nie wezmu. Jak chcesz. A ty tak sam no nie gwori, a to ja ciebie ubiu. Chcesz, ubiwaj, mnie wsio równo. Tak nie ubiu. W ten sposób ciągnęła się droga, zdawało się, że bez końca. Po gruzach i szkle, po tlejących ruinach hal mirowskich, przez Chłodną i Wolską, na których, jak okiem sięgnąć, widziały się tylko domy spalone. Raz po raz tego i owego z gromady zabierano do uprzątania gruzów i trupów. Odłączony już nie wracał.